specjalnie dla drugiego roku psoś ze wysypiska śmieci w Chmielniku. Kłaniają się Chuck, Bruce, John. Tytuł prezentowanego materiału brzmi: likwidacja kopalń odkrywkowych. Województwo kieleckie odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarowaniu materiałami mineralnymi i skalnymi. Wydobywa się tutaj duże ilości różnego rodzaju skał minerałów. Głównie są to węglany, iły ogniotrwałe, piaski kwarcytyczne, piaskowce kwarcytyczne i gipsy. Znajduje to szereg zastosowań. Głównymi produktami z województwa kieleckiego są wapno palone, gips palony, cement, szkło okienne i wiele innych produktów. Mam nadzieję, że oglądacie teraz slajd z mapą lokalizacji przemysłu mineralnego na Kielecczyźnie. Widać, że przytłaczającą większość stanowią wyżej wymienione minerały, pomimo że znajdują się tutaj również rudy żelaza i siarka. Są one jednak nieporównywalnie mniejsze i nie wydobywa się ich metodą odkrywkową. To, że jest tutaj tak wiele surowców mineralnych typu gips, wapno i inne, wynika z tego, że gdy nastąpił wielki boom przemysłowy w latach 70. do dzisiaj powstało ponad 2000 kopalń odkrywkowych i 30 tysięcy kamieniołomów. To są dane dla całej Polski, z czego ogromna większość, no nie większość, ale ogromna część znajduje się na Kielecczyźnie. Przemysł materiałami budowlanymi nie jest zaliczony do przemysłu ciężkiego, w związku z czym nie cieszy się szeregiem przywilejów, takim jak duże dofinansowania i opieka, i nie ma takiej, taka uwaga nie jest skoncentrowana na tym przemyśle. W związku z czym duże pieniądze są przeznaczane jedynie na wielkie kopalnie odkrywkowe, takie jak kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie, czy kopalnie odkrywkowe siarki już nieczynne, na przykład Piaseczno, czy Machów 2 w Tarnobrzeskim Okręgu Siarkowym. Również duże kopalnie odkrywkowe są objęte systemem monitoringu, dzięki czemu mamy nad nimi mniejszą lub większą kontrolę, przynajmniej jeśli chodzi o skutki oddziaływania na środowisko. Natomiast istnieje ogromna ilość małych kopalni odkrywkowych, kamieniołomów, które przez swą liczebność, jak również brak kontroli nad nimi, stanowią duże zagrożenie dla otaczającego środowiska i są bardzo uciążliwe. Aby rozpocząć na danym obszarze eksploatację jakiejś kopalni odkrywkowej lub kamieniołomu, oprócz aktu prawnego, aktu własności danego terenu, potrzebny jest status formalno-prawny zezwalający na eksploatację. Takiego statusu formalno-prawnego większość użytkowników, większość właścicieli takich małych terenów nie posiada, więc zgodnie z literą prawa są to wysypiska nielegalne i niezgodne z prawem. Teraz przemówi Bruce. Dnia byłego kamieniołomu jest wysypisko odpadów stałych. Do składowania na wysypiskach odpadów komunalnych można przyjmować odpady z gospodarstw domowych, z obiektów obsługi ludności, to jest handlu, gastronomii, szkół, obiektów służby zdrowia, urzędów, obiektów kultury oraz ośrodków sportowych. Z zakładów produkcyjnych są to odpady gospodarczo-bytowe z części administracyjno-socjalnej oraz odpady poprodukcyjne kwalifikujące się do wspólnego składowania z odpadami komunalnymi. Można również przyjmować odpady z terenów otwartych, to jest ulic, placów, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Jak również odpady wielkogabarytowe ze źródeł już wymienionych, głównie w postaci zużytych przedmiotów gospodarstwa domowego. Na wysypisku można też składować gruz budowlany, ziemię z wykopu, zużyte opony samochodowe, odwodnione osady z zakładów uzdatniania wody oraz odwodnione osady ściekowe z oczyszczalni komunalnych. Na wysypiska nie wolno przyjmować odpadów radioaktywnych, łatwopalnych i wybuchowych, wysokotoksycznych. Nie wolno również przyjmować materiałów, które są zakażone, na przykład ze szpitali, oraz materiałów zakażonych płynnych. Czasem dopuszcza się składowanie odpadów toksycznych, na przykład poneutralizacyjnych z galwanizerii, ale ich procentowy udział na wysypisku musi być znikomy, a decyzja o dopuszczeniu ich do składowania dogłębnie przemyślana. Przy wyborze lokalizacji wysypisk należy uwzględnić uwarunkowania
przyrodnicze, terenowo-komunikacyjne i ekonomiczne rozpatrywanego terenu. W zboczach dolin rzecznych i miejsc jeziornych, terenach źródliskowych, trasowych, osuwiskowych, w pradolinach rzecznych, w wyrobiskach z otwartym zwierciadłem wód podziemnych, w granicach stref ochronnych istniejących i planowanych ujęć wód podziemnych oraz na terenach torfowych i wadziennych, jak również zalewowych. Decyzja o lokalizacji wysypiska wymaga przeprowadzenia badań hydrogeologicznych, które powinny dostarczyć informacji dotyczących budowy geologicznej na obszarze planowanego wysypiska, to jest informacji dotyczących rodzaju gruntów, profilu geologicznym oraz współczynników filtracji. Informacje dotyczyć powinny również głębokości występowania poziomów wód podziemnych oraz kierunku i prędkości przepływu wód. Wysypiska możemy podzielić ze względu na zajmowany teren, na występujące na terenie płaskim, oparte o zbocza naturalne lub sztuczne, to są tak zwane wysypiska przyskarpowe, na te, które lokalizujemy w dolinach i kotlinach, jak również wysypiska zlokalizowane w wyrobiskach, czym będziemy się za chwilę szczegółowo zajmować. Kiedy wysypisko zostało już zlokalizowane, lepiej lub gorzej, występuje podczas jego użytkowania konieczność odprowadzenia wód odciekowych, a także wód powierzchniowych grawitujących do zlewni wysypiska. Jak już mówiłem, wysypisko należy uszczelnić od spodu. Ale nie jest to jedyne konieczne uszczelnienie. Należy również zabezpieczyć brzegi wysypiska, aby szkodliwe odcieki nie wylewały się z niego. Po zakończeniu eksploatacji powinno się uszczelnić wysypisko od góry. W przypadku podziału wysypiska na działki trzeba też odgrodzić jedną z nich od drugiej warstwą wodoszczelną. Materiały izolujące możemy podzielić na naturalne, są to tak zwane geomembrany, oraz sztuczne. Do naturalnych uszczelnień zaliczamy iły, gliny, substancje ilaste. Tutaj warstwa powinna wynosić 5 do 6 metrów, a współczynnik filtracji waha się w takim przypadku od 10 do minus 8 do 10 do minus 9 metra na sekundę. Sztuczne uszczelnienia są to włókniny, dreny oraz folie polietylenowe, czasem polipropylenowe. Innym problemem wysypisk jest pylenie. Zapobiega się mu zraszaniem wysypiska. W warstwach beztlenowych powstaje biogaz. Przede wszystkim jest to metan, dwutlenek węgla, siarkowodór oraz amoniak. Metan jest odpowiedzialny za samozapłony na wysypiskach, na których się go nie odprowadza. Dlatego należy prowadzić jego drenaż. Ogrodzenie wysypiska o wysokości co najmniej 2 metrów z nadbudową z drutu ukośnie skierowaną ku wysypisku zatrzymuje skutecznie unoszone przez wiatr papiery i folie, przeciwdziałając zaśmiecaniu okolicznych terenów. Obniżanie walorów krajobrazowych otaczającego terenu minimalizuje sukcesywna rekultywacja wysypiska. Zatem już na etapie projektowania powinien być określony sposób rekultywacji w toku eksploatacji wysypiska oraz projekt docelowego zagospodarowania. W trakcie eksploatacji wysypiska należy dzielić odpady w warstwy od 30 do 50 cm i zagęszczać je przy pomocy specjalistycznego sprzętu, na przykład kompaktora. Zagęszczone warstwy śmieci należy przykryć dwumetrową warstwą materiału izolującego. Aby ustrzec się w jakiejś mierze przed przenoszonymi przez gryzonie i owady chorobami, trzeba ograniczyć roboczą powierzchnię wysypiska przez podział go na działki, o których wspominałem powyżej. Wreszcie ukształtowanie skarpy wysypiska powinno się pokrywać ziemią i obsiewać w celu rekultywacji. A teraz przejdźmy od idealnego modelu do rzeczywistości. Czek, a następnie żony przedstawią wysypisko w Chmielniku. Znajdujemy obecnie się na wysypisku Chmielnik,
Chmielnik jest to miasto, które liczy 5 tysięcy mieszkańców. Położone jest 36 km na południowy wschód od Kielc. Pod względem geograficznym Chmielnik leży na wyżynie Małopolskiej pomiędzy trzema mezoregionami. Pomiędzy Niecką Nidziańską, Niecką Połaniecką, a Pogórzem Szydłowskim. Chmielnik, budowa morfologiczna terenów i okolic Chmielnika, a także terenów i okolic tego składowiska śmieci jest dość zróżnicowana. Występują tu, teren jest pagórkowaty, występują tu pagórki, które są pochodzenia polodowcowego. Pagórki moreny czołowej, bądź też moreny. Chmielnik leży w dolinie rzeki wschodniej, która jest zlewnią tego obszaru. Wysypisko w Chmielniku położone jest około 1 km od centrum miasta. Tutaj mamy miasto Chmielnik, które jest w centrum, a wysypisko znajduje się tutaj. Jest to 1 km na północ od miasta, leży przy trasie, dosyć ruchliwej trasie Kielce-Tarnów, to jest trasa E73. Sama historia wysypiska jest dosyć ciekawa. Do roku 1968 w tymto miejscu znajdowała się kopalnia odkrywkowa w Suchowoli, która nazywała się Blanka. W 1968 roku zaprzestano eksploatacji. Wydobywano tu głównie wapienie, o czym będę później mówił, jak w budowie geologicznej, wapienie na potrzeby budowlane i do produkcji wapna palonego. Po roku 1968 okoliczna ludność zaczęła gromadzić w tymto miejscu różne szkodliwe odpadki z domostw, nie tylko. Tak samo były wyrzucane tutaj różne odpady przemysłowe typu żużel, jakieś popioły z kotłowni. W tymto czasie to wysypisko nie miało statusu formalno-prawnego. Następnie władze stanęły przed faktem dokonanym i uznały to wysypisko jako miejsce, gdzie można składować odpady. Przy czym w 1979 roku stan ten uległ zmianie, gdyż władze zdecydowały się o odebraniu statusu formalno-prawnemu temu wysypisku, czyli jest to jednym słowem wysypisko nielegalne. Może coś o tych muchach powiem, że jak już... Nie mów o muchach? Olbrzymią ciężarówkę, która wiezie ziemię. Jest to obecnie wysypisko wykorzystywane jest również do składowania ziemi, która wybierana jest przy różnych okazjach, m.in. przy wybieraniu ziemi pod fundamenty różnych domów, a także nie przy usuwaniu szkodliwej ziemi. Charakter tego składowania nie jest kontrolowany. Ta ciężarówka przyjeżdża już tu 29 raz i ma przyjechać jeszcze więcej razy, jak nam powiedziała obsługa wysypiska. Rozpatrzmy teraz lokalizację wysypiska śmieci w Chmielniku pod względem budowy geologicznej. Na tej oto mapie widzimy budowę geologiczną danego terenu. Wysypisko zaznaczone jest czerwonym prostokątem. Jest to dosyć urozmaicona budowa geologiczna. Chmielnik jest dosyć ciekawym miastem. Otóż leży on na granicy dwóch olbrzymich rejonów geologicznych. Zapadliska przedkarpackiego, które jest w północnej tutaj części, i w części obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich, które obejmuje również to wysypisko śmieci. Na mapie możemy zauważyć, że wysypisko to znajduje się w jurajskich wapieniach. Wapienie są zaznaczone kolorem niebieskim. Za moimi plecami widać odsłonięcie wapieni jurajskich. Widać, że nadkład czwartorzędowy i trzeciorzędowy jest minimalny. Tutaj warstwy te są skośnie ułożone, a więc jest to tworząc taką swoistą monoklinę. Są to głównie wapienie z okresu jurajskiego, górnej Jury, górnego Oxfordu. Wapienie te charakteryzują się są dobrą przepuszczalnością dla wód i istnieją w nich olbrzymie szczeliny. Wapienie te są pod względem już takiej morfologii geologicznej. Są to wapienie płytkowe, wapienie skaliste, kredowe, iły margliste tutaj też występują.
przy czym głównym elementem są wapienie płytkowe z dodatkiem krzemion, tej takich wstawek krzemionkowych. Ma tu właśnie, w ręce trzymam taki oto wapień odłupany z tego odsłonięcia. I tutaj dokładnie widać żyłki krzemianowe. Proszę się tu przyjrzeć. W tym oto miejscu i w tym. Są to takie ciemne pasma w obrębie tego szarawego wapienia. Jest to dosyć charakterystyczna skała dla tego regionu. Pod względem hydrologicznym z kolei wysypisko to znajduje się w górnej części biegu rzeki Wschodniej. Mamy tutaj źródła rzeki Wschodniej, które są zasilane z trzeciorzędowego poziomu wodonośnego w okolicy Chmielnika, bo w ogóle poziom zasilania tutaj jest jurajski. Jak gdyby północna część Chmielnika to jest poziom jurajski, natomiast południowa część jest to poziom trzeciorzędowy. Rzeka Wschodnia zasilana jest z trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, gdyż jest rzeką drenującą i wody w trzeciorzędowym poziomie wodonośnym występują na głębokości około 3-4 metrów. Pod względem budowy hydrogeologicznej, wysypisko, ten czerwony prostokąt, położony jest, jak już wcześniej wspomniałem, w wapieniach jurajskich. Na tym terenie występują zasadniczo trzy poziomy wodonośne, przy czym jeden z nich występuje lokalnie, jest to czwartorzędowy poziom wodonośny w iłach czwartorzędowych, w piaskach iłach czwartorzędowych, które go utrzymują. Natomiast wysypisko znajduje się wody infiltrujące wody odciekowe zasilają jurajski poziom wodonośny. Jest to poziom znajdujący się na głębokości około 23-36 metrów, przy czym wody te relatywnie szybko opadają, to znaczy w ciągu 20 lat zanotowano 4-metrowe pogłębienie się tego zwierciadła wód gruntowych. Natomiast południowa część Chmielnika to są wody trzeciorzędowy poziom wodonośny, z których wody spływają w kierunku południowo-wschodnim i zasilają wody rzekę wschodnią. Przy czym tutaj na tej mapie widać pewien okrąg zaznaczony kolorem zielonym. Jest to strefa zewnętrzna bezpośredniej ochrony dla ujęcia wody w suchowoli. Jest to ujęcie wody głębinowej znajdującej się właśnie w warstwie jurajskiej wodonośnej. To ujęcie znajduje się w odległości 500 metrów od tutaj, od tego wysypiska. Jak dotychczas jeszcze nie stwierdzono zanieczyszczenia, pochodzenia, które pochodziłoby z wód infiltrujących z wysypiska. Natomiast w odległości już 200 metrów od wysypiska, w pięciu studniach głębinowych, które tu się znajdują, odnotowano skażenia, przy czym służba sanitarna, sanepid, stwierdził, że ta woda nadaje się do użytku, to znaczy nie do picia, ale do użytku przemysłowego. W odległości około 4,5-5 km znajduje się olbrzymie ujęcie wody dla miasta Chmielnik i miasta Busko-Zdrój. Wydajność tego ujęcia jednej studni wynosi 225 metrów sześciennych na godzinę. I gdyby to jest w ogóle warstwa jurajska wodonośna, jest warstwą użytkową na tym terenie. I gdyby doszło do zatrucia tego ujęcia, obawiam się, że Chmielnik i Busko nie miałyby dopływu dobrej, czystej wody. Może spójrzmy tutaj na przekrój geologiczny. Otóż my znajdujemy się w tym miejscu. Widzimy tutaj bezpośredni styk warstw jurajskich z powierzchnią, natomiast tutaj to są okolice Chmielnika i widać, że tutaj warstwę wodonośną trzeciorzędową zaznaczoną kolorem żółtym, no i tutaj warstwa jurajska wodonośna. Oprócz tego tutaj widzimy warunki, jakie panują w studniach głębinowych, że w 79 roku tutaj powierzchnia tego zwierciadła podniosła się, bo wynosiła 25,3, a w 70... Nie, obniżyła się, a w 97 29 metrów. Warto jest zauważyć, że
Jak dotychczas nie ma bezpośredniego zagrożenia dla miasta Chmielnika, gdyż studnie wykonywane są w trzeciorzędowym poziomie wodonośnym. Natomiast studnie, które są zlokalizowane w różnych domostwach, są to nie studnie niegłębokie, niegłębinowe i nie są zanieczyszczone. Natomiast gdyby ludzie w okolicach Chmielnika zaczęli pobierać wodę właśnie z jurajskiej warstwy wodonośnej, to mogłoby dojść do katastrofy, nazwijmy to katastrofy ekologicznej nawet. Ogólna ocena położenia i lokalizacji tego wysypiska w moim przekonaniu jest dosyć negatywna. Nie lokalizuje się wysypisk śmieci na terenach krasowych. Jest to karygodne wręcz, gdyż tutaj w takich wapieniach występują liczne szczeliny, kawerny, które umożliwiają swobodne przedostawanie się wód do wód gruntowych, co jest przyczyną zatrucia, jak bądź co bądź, skarbu, jakim jest czysta woda głębinowa. Powiem tylko tyle, jeszcze dodając do tego, że taka przepuszczalność takich skał wynosi od 30 do 70 metrów sześciennych na godzinę, także woda, która infiltruje w głąb, może przedostawać się z olbrzymią szybkością. Jest to to przedostawanie jest trudne do oceny, gdyż to przedostawanie jest bardzo chaotyczne i trudne do oceny, w którym kierunku się przemieści. Wiadomo, że przemieszcza się w kierunku na południowy wschód, ale system szczelin i krasu może doprowadzić do tego, że może pojawić się ta woda w dowolnej okolicy na terenie całego Chmielnika bądź terenu objętego właśnie tą strukturą geologiczną. Dobra. Powiem teraz parę słów o samym wysypisku, konkretnie w Chmielniku. Będzie to częściowo przypomnienie tego, co Czak już powiedział. Parametry techniczne tego wysypiska są następujące. Powierzchnia wyrobiska wynosi mniej więcej 1,18 hektara. Wynosi 1,18 hektara. Średnia głębokość wyrobiska wynosiła 25 metrów, z czego stan wypełnienia jest dosyć duży, wynosi 75% ubitych odpadów. Bruce mówił o parametrach, jakie powinno spełniać idealne wysypisko. Tu mamy do czynienia z kompletnym brakiem jakichkolwiek zabezpieczeń. Nie ma tutaj praktycznie nic. Na przykład, z rzeczy najważniejszych, nie zastosowano żadnych geomembran, także dzisiaj jest są takie przelotne opady i zgromadzone tutaj 33 tysiące ton śmieci jest regularnie z dużą prędkością przepłukiwane systematycznie do wód jurajskich. Co do strefy buforowej tego wysypiska również jest ona niewystarczająca. Tutaj widzimy strefa, jedyna zieleń ochronna. Jest to 200-metrowy pas okalający od północy wysypisko o szerokości do 1 metra, wysokości do 3 metrów. Jest to w żaden sposób niewystarczające i lekkie odpady są przez wiatr wywiewane na okoliczne tereny, co sprawia wrażenie, że wysypisko jest dużo większe. Na infrastrukturę są absolutnie niewystarczające. Nie ma ani telefonu, ani bieżącej wody, ani ubikacji. Trzy pomieszczenia gospodarcze, z czego dwa są bez zadaszenia zdewastowane i jeden w bardzo kiepskich warunkach. Widzieliśmy również poprzednio, tam w tle stoi kompaktor VT100, obecnie uszkodzony i nieużywany. Odpady na tym wysypisku przyjmowane są tylko i wyłącznie z gminy Chmielnik, głównie z miasta Chmielnik. Złożone są z 43 kontenerów rozstawionych na terenie gminy, z czego 29 znajduje się w samym mieście Chmielnik. Nie jest przeprowadzona żadne sortowanie wstępne odpadów. Są one w sposób przypadkowy umieszczane na wysypisku. Jedynie dwa razy w 1996 roku była taka lokalna akcja sortowania odpadów w sołectwach gminy Chmielnik. Poza złożonymi regularnie kontenerami ze śmieciami, złożą tutaj czasami
odpady, również indywidualni przewoźnicy. Szczególnie w okresie jesienno-letnim, ale również jak widać na jesieni. W ten sposób nie jest to w żaden sposób kontrolowane, jakie odpady tutaj trafiają. Poza odpadami, które są zarejestrowane, typu takie odpady komunalne, które są dopuszczone do składowania, o których mówił Bruce, znajduje się tutaj również przed chwilą ten materiał, który kręciliśmy o budowie geologicznej. Dosłownie staliśmy na hałdzie Świńskiej Szczeciny odpadków kości, które w żaden sposób nie powinny być tutaj składowane ze względu na skażenie bakteriologiczne. Również od czasu do czasu znajdowane są odpadki ze szpitali, tak jak strzykawki. Niebezpieczne materiały ze szpitali są spalane, natomiast mniej niebezpieczne trafiają tutaj, pomimo że trafić tutaj nie powinny. Nie ma tutaj żadnego systemu drenażu. Biogaz tutaj powstaje i nie jest w żaden sposób odprowadzany, co spowodowało w 1995 roku samozapłon biogazu na tym wysypisku. Jeśli chodzi o liczby, to w 1996 roku przywieziono tutaj 5000 metrów sześciennych śmieci o łącznej wadze 3000 ton. I do 1996 roku, przez 30 lat eksploatacji tego wysypiska, zgromadzono tutaj 33 tysiące ton śmieci, co daje objętość 55 tysięcy metrów sześciennych. Z czego łatwo wychodzi, że zagęszczenie śmieci wynosi ponad 1,5 metra sześciennego na tonę. Jeśli chodzi o status formalno-prawny, o czym powiedział już Chuck, wysypisko to powstało w 1968 roku bez jakiegokolwiek zezwolenia. Natomiast w oparciu o faktu dokonanego główny geolog wojewódzki wydał pozwolenie na eksploatację w grudniu 1976 roku. Jednak po 3 latach, w grudniu 1979 roku, koncesja ta została wstrzymana i od tej pory, od 18 lat, wysypisko to z literą prawa jest wykorzystywane nielegalnie. Planowana jest eksploatacja i zwożenie odpadów jeszcze do 2000 roku. Odpady zwozi się tutaj w ten sposób, że wjeżdżają kontenery i zwalają odpady w sposób przypadkowy, zaczynając od krawędzi wyrobiska w kierunku bramy i raz na 2 miesiące są one spychaczem w sposób przypadkowy wpychane na wysypisko. Jeśli chodzi o rekultywację tego terenu, było od czasu do czasu przysypywane warstwy śmieci, były przysypywane warstwami ziemi pochodzącymi z budowli domów jednorodzinnych. Ostatnio jakoś tego nie robiono, natomiast dzisiaj widzieliśmy, że znowu akcja ta została wznowiona i przyjeżdżają ciężarówki, przysypują to ziemią. I to by było na tyle. Tak oto pokrótce wyglądała charakterystyka wysypiska śmieci w Chmielniku. Jest to jedno z wielu wykorzystania wyrobisk i poświęciliśmy temu dużo czasu, ponieważ jest to jedno z najbardziej szkodliwych dla środowiska. W następnej części materiału skupimy się na innym wykorzystywaniu kopalni odkrywkowych i kamieniołomów. Właśnie teraz tam jedziemy.
wkrótce obecną tutaj kopalnię kamieniołą Ptasznik oraz powiedział kilka słów o infrastrukturze fabryki przetwórstwa kruszywa dla potrzeb przemysłu drogowego. To, że w ogóle tutaj mamy do czynienia z istniejącą fabryką, zawdzięczamy bogactwu surowców naturalnych na Kielecczyźnie, głównie wapieni, które wykorzystywane są w bardzo wielu podobnych do tutaj obecnego kamieniołoma. Ten obecny tutaj Ptasznik prosperuje bardzo dobrze. Ludzie z Chmielnika, około 100 osób znalazło tutaj zatrudnienie. Jest duży zbyt na surowiec wydobywany i przetwarzany w tej fabryce. A teraz wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby zamknięto zamknięto kamieniołom i fabrykę przetwórstwa surowca. Wielu ludzi straciłoby pracę. Jak obserwujemy w całej Polsce, zwiększa się liczba bezrobotnych. Ludzie ci na pewno dołączyliby do innych, którzy w Polsce nie mogą znaleźć zatrudnienia. Infrastruktura obecna w fabryce uległaby na pewno zniszczeniu, gdyż jak wiemy, w Polsce mamy trudności z przewożeniem tego typu maszyn. Często one niszczeją, niewykorzystywane do żadnych celów, a bywa, że są w bardzo dobrym stanie, tak jak tutaj. Tak więc ten hipotetyczny przykład pokazuje nam, że każda decyzja o likwidacji, czy to kopalni, czy tak jak tutaj kamieniołomu, musi być dobrze przemyślana i nie należy się kierować względami politycznymi lub interesami jakichś poszczególnych spółek czy firm. Należy brać pod uwagę możliwości rozwoju terenu w oparciu o własne surowce. Po drugiej stronie, dokładnie po drugiej stronie wyrobiska, które w poprzedniej części materiału widzieliście jedynie w tle. Jest tutaj zorganizowane składowisko odpadów, składowisko materiałów nieprzydatnych produkcji. Są to odpady, które są bardzo ciężkie w obróbce i przedstawiają bardzo niską wartość produkcyjną. W porównaniu z poprzednim zagospodarowaniem wyrobisk, jak widzieliśmy na przykładzie wysypiska śmieci, to wykorzystanie jest dużo mniej szkodliwe. Składowane tutaj materiały są, można powiedzieć, naturalne, takie jak tutaj pierwotnie były. Są nieprzetworzone antropogenicznie, w związku z czym zupełnie nieszkodliwe chemicznie. Występuje tutaj też niewielkie zapylenie, którego tutaj obecnie nie widać, a o którym opowie Bruce. W tej chwili znajdujemy, tu nie dociera, gdyż jest zatrzymywany przez wyrobisko, na którym stał przed chwilą, raczej pod którym stał przed chwilą Johnny. Natomiast po drugiej stronie, gdzie był kręcony poprzedni materiał, zapylenie jest frakcjonalne. Im bliżej kopalni, czyli kamieniołomu i im bliżej fabryki, tym ziarna, które leżą na ziemi, są większe. Natomiast im bardziej się oddalamy od zlokalizowanej fabryki i kamieniołomu, ziarna są mniejsze, aż stają się w końcu niewidoczne. Te buty zostały właśnie przypylone po tamtej stronie w trakcie przechodzenia przez pole. Natomiast tutaj, jak widzimy, trawa i okoliczne drzewa są czyste, nie zawierają pyłu. Dlatego tutaj możliwy jest wzrost pojedynczych drzewek iglastych, może gdyby były lepsze warunki biologiczne, byłoby ich w ogóle więcej. Ponieważ w tym miejscu pył nie osiada i nie zapycha aparatów szparkowych drzew iglastych, przez które one w głównej mierze transpirują wodę w obie strony, jak również materiały gazowe. Po tamtej stronie wzrost drzew iglastych jest niemożliwy, gdyż zapylenie jest zbyt duże. Świat przyrodniczy wyrobisk jest dosyć bogaty. Znajdujemy się obecnie na wyrobisku Ptasznik 1, na tym samym, z którego poprzednio były kręcone materiały. Świat roślin jest dosyć bogaty właśnie na takich wyrobiskach. Rośliny słonoroślowe na skutek tego, iż w kopalniach wydobywana jest, czy tam wypompowywana woda silnie zmineralizowana. Występują tu również rośliny stepolubne i światłolubne. Na skutek odsłonięcia
odsłonięcia stoków południowych. Odsłonięcia stoków południowych. Ekspozycja południowa sprzyja rozwojowi tym roślin. Również świat zwierzęcy jest dosyć bogaty. Wspomnę tu o dwóch parach lęgowych kulona, które występują na Kieleczyźnie właśnie w wyrobiskach po kamieniołomach. Tych par kulona w Polsce jest obecnie 5 par lęgowych, czyli kulony znajdują odpowiednie warunki do gniazdowania na terenie wyrobisk pokopalnianych, po kopalniach odkrywkowych. Przyjechaliśmy do wsi Śladków Mały. Wieś ta położona jest 5 km na południe od Chmielnika przy trasie Tarnów w Kielce. Znajdują się na terenie prywatnych stawów hodowlanych Borowiec. Za mną widać wyrobisko, niwelację terenu, w której to eksploatuje się piach. Wyrobisko to zostanie później zalane wodą i będą użyte do potrzeb hodowli głównie karpia. W przeszłości wyrobiska te służyły tylko i wyłącznie do wydobycia piachu w celach budowlanych. Jest to bardzo cenny surowiec budowlany. Właśnie tu mam garść piachu. Jego frakcja, jak można zauważyć, jest dosyć duża i jest on bardzo ceniony przez budowniczych. Po mojej prawej stronie widzimy działającą koparę, która właśnie eksploatuje piach. W tej chwili umacnia ona brzeg. Natomiast przed chwilą, to znaczy zanim tu przyjechaliśmy, przyjechała ciężarówka, na którą ten piach został pakowany. W koparze siedzi właściciel tych stawów, który tutaj planuje sobie dalszą działalność przy hodowli karpia. Dominującą działalnością gospodarczą na tym terenie nie jest już eksploatacja piachu, natomiast jest hodowla ryb. Obecnie hoduje tu się głównie karpia, natomiast występują również sandacze, szczupaki, płocie, zdręgi, no i inne ryby, które lubią środowisko jeziorne. Oprócz świata ryb, bogaty jest również awifauna tego rejonu. Gminy Chmielnik. Występują tu w przelotach rybołowy. Na pobliskich łąkach i mokradłach występują derkacze, a oprócz tego masę kaczek. Czasami w przelotach występują również gęsi. Istnieje tu również bogaty świat bez kręgowców, jak i również kręgowców ssaków wodnych. Tutaj mamy nawet ślady po piżmakach. Staro zatarte, ale są jeszcze widoczne ślady po piżmakach, które występują tu dość licznie. Jak wspominał tutaj o hodowli ryb, ryb jest bardzo dużo, to no, przyciąga wędkarzy. Natomiast ptaki, jak również inne walory przyrodnicze, przyciągają amatorów tak modnej ostatnio agroturystyki. Właściwie na terenie Kieleczyzny jest to jedyny obiekt agroturystyczny. Tam dalej, trochę w lewo, jest dom wczasowy, który ufundowali tutaj, znaczy, przepraszam, nie ufundowali, czerpią z tego korzyści, ale założyli go Irlandczycy. W ogóle zagraniczni inwestorzy coraz bardziej interesują się krajobrazem Polski i w różnych miejscach inwestują właśnie w rozwój agroturystyki, przy jakieś takie wykorzystanie przyrodniczych walorów terenu dla celów turystycznych. W czasie sezonu, w lipcu, sierpniu, we wrześniu nawet, jest bardzo tutaj wielu amatorów kąpieli.
Wprawdzie teraz jest po sezonie, ale ja chyba też spróbuję. Tnij, John! Tnij! Woli sprostowania, podczas gdy Bruce zażywa kąpieli, chcę powiedzieć, że nie jest to jedyna wieś na Kielecczyźnie agroturystyczna wykorzystująca wyrobiska poeksploatacyjne, jakieś żwirownie, piaskownie, lecz jedyna tego typu wieś agroturystyczna w gminie Chmielnik, o czym Bruce mógł nie wiedzieć. Znajdujemy się teraz w dawnym wyrobisku iłu bentonitowego, które znajduje się pół kilometra na południe od Ciecierzy i 3 kilometry na południowy wschód od Chmielnika. Wydobywano tutaj ziemię okrzemkową, która jest za moimi plecami, wapień pizolitowy i głównie ił bentonitowy. Była to jedynie taka odkrywka eksperymentalna, służąca kopalni, która znajduje się opodal, która zaprzestała eksploatacji po 1989 roku. Ił bentonitowy służył jako materiał zmniejszający tarcie, pełnił rolę smaru w wierceniach otworowych przy otworowym wydobywaniu siarki albo ropy naftowej. Teren ten, pomimo że jest bardzo urokliwy, nie został potem w żaden sposób zagospodarowany i wykorzystywany jest jedynie przez okolicznych mieszkańców w karygodny sposób. Każdy, kto chce, bez żadnego zezwolenia, zrzuca tutaj w sposób niekontrolowany dowolne odpadki, dowolne, i powstaje tutaj wysypisko śmieci, które może się w niedługim czasie przekształcić w naprawdę uciążliwe miejsce. Przyjechaliśmy tutaj, żeby pokazać to miejsce, ponieważ skala tego problemu jest bardzo duża. Na Kielecczyźnie jest bardzo dużo małych kamieniołomów, małych odkrywek, które są w podobny sposób, trudno powiedzieć, zagospodarowywane. W podobny sposób kończą i przez swoją liczebność stanowi to duży problem na Kielecczyźnie. Znajdujemy się w Kielcach. W chwili obecnej jesteśmy na kadzielni. W amfiteatrze na kadzielni. Jest to rezerwat ścisły, rezerwat geologiczny. Odbywają tu się różne imprezy artystyczne. Na dole widać scenę. Jest to również park i miejsce rekreacji, o czym powie Bruce. A tak wygląda kadzielnia. Była kopalnia odkrywkowa wapienia i rud żelaza z dołu. Kontrasta imponujący widok. Tutaj właśnie mamy przykład wapieni, natomiast żelaza już nie widać. Zresztą żelazo w ogóle nie miało wielkiego składu procentowego w obecnych tutaj skałach i raczej było marginalnie wykorzystywane. Obecnie kadzielnia stanowi, jak już wspomniał Czak, rezerwat geologiczny, w którym zrobiono park. Tutaj widać takie alejki. Często tutaj pojawiają się rowerzyści. Przychodzą ludzie z okolicznego osiedla i nie tylko wypocząć, pospacerować po świeżym powietrzu, podziwiać znak dawnej epoki. Niestety negatywnym zjawiskiem w tym parku są tak zwane nielegalne wspinaczki wysokościowe. Na przykład jakieś parę minut temu na tamtej skale młoda kobieta próbowała zażywać tego sportu. Oczywiście jest to niebezpieczne, jeżeli się nie ma uprawnień i odpowiedniego sprzętu. A wiele osób mimo to ryzykuje. Dlatego właściwie każdego roku zdarzają się tutaj wypadki śmiertelne. Przynajmniej na nieszczęście co najmniej jedna osoba na rok ginie.
Metadzielni znanych jest również 26 jaskiń i schronisk skalnych. Najdłuższą i najgłębszą z nich jest szczelina metadzielni, której dolny otwór widoczny jest u podnóża ściany. Łączna długość korytarzy jaskini wynosi 180 metrów, a głębokość 21 metrów. Jest ona rozwinięta w systemie pionowych szczelin rozszerzonych krasowo. Należy, podobnie jak inne jaskinie wschodniej ściany kadzielni, do systemu krasowego powstałego w neogenie, to jest piocen, i wypełnionego młodszymi osadami, piocen pleistocen. W szczelinie na kadzielni występuje interesująca fauna, reprezentowana m.in. przez 8 gatunków nietoperzy. Nocek duży, nocek rudy, nocek brankta, nocek netterera, gacek szary, gacek brunatny, mopek, mroczek późny. Rezerwat Kadzielnia pełni też funkcję dydaktyczną. Wytyczona jest ścieżka geologiczna, dzięki której można zapoznać się bliżej z budową geologiczną tego rezerwatu. Ja osobiście przeszedłem tą ścieżkę i znalazłem dosyć interesujący obiekt, to znaczy